dobry wieczór. Szósty dzień marca 2023 roku. Jakiś kubek tutaj mi szybuje przed oczami. Proszę Państwa, to jest kolejne wydanie magazynu W Ringu. Zbliżamy się do Dnia Kobiet. To jest najważniejsza informacja. Bądźcie grzeczni, szanujcie swoje kobiety, kochajcie. Pamiętajcie o tym, żeby z bukietem przyjść do domu już w najbliższą środę. A u nas w studiu ludzie, którzy o boksie polskim, zawodowym, także zagranicznym, wiedzą albo wszystko, albo jeszcze więcej. Człowiek, który ma już 40 lat i wciąż wygląda bardzo młodo. Polish Canelo. Maciej Miszkin. Dzień dobry. Dobry wieczór. Kacper Bartosiak. Witam serdecznie. Profesor Janusz Pindera, jak zawsze witam, widzę, olimpijska forma. To prawie 100 lat, tak. Jakie 100 lat, słuchajcie. Witam również Chicago. Przemek Garczarczyk jest z nami. Dobry wieczór. Pozdrawiam serdecznie, witam The Original Four, bo rzadko was panowie widzę we czwórkę razem, także specjalne wydanie chyba. Słuchaj, jesteśmy dzisiaj jak kiedyś ta grupa rosyjskich kompozytorów, Mogucza Jakuczka, wielka piątka rosyjskiej muzyki klasycznej. Wszystkich pięciu nas jest w studiu, chociaż podzieleni między Warszawę a Chicago. Zaczynamy oczywiście od najważniejszej rzeczy ostatnich dni. 40. urodziny Maćka Miszkinia, polskiego Canelo. Nawet tutaj nasz Hubert przygotował specjalną grafikę, proszę zobaczyć. Spełniamy marzenia. Maciek, dla ciebie wszystko. Jest Reynoso, są pasy. Piękne. Chcesz tą grafikę, nie? Dobrze to wygląda. Chcesz to mieć, no. I co ty dzisiaj czujesz? Co sobie myślisz? To było w zasięgu, czy troszeczkę za daleko? To jest za grubo. To jest za grubo, oczywiście. Ale Janusz, tak już obiektywnym twoim okiem, który całą karierę Maćka śledził, wycisnął chłopak trochę z tych umiejętności. No myślę, że mógł jeszcze więcej. Tak? Jakby na trenera Reynoso trafił. Poproszę awaryjnie łączenie z Grzegorzem Proksą. Maciek powiedział, moim zdaniem, że ci rzadko zdarza, wiesz, w boksie. Podejmujesz decyzję, kiedy jeszcze możesz, masz propozycję, mówisz dziękuję. No tak byśmy tak policzyli, to tak wiele. Nie było takich przypadków. Nawet u nas. Strasznie ludzi ciągnie do tego. Manny Pacquiao chce wracać. Starszy. Czy ty, Maciuś, dzisiaj powiesz coś więcej z okazji tych 40 urodzin na temat zakończenia kariery? Czy możesz jakby zdradzić taki główny powód? Bo tak powiedziałem, że takie mity i legendy urosły wokół tego zakończenia. A, że lepiej zarabiasz w telewizji i na zajęciach personalnych. B, że ci zabroniła żona. C, że po prostu nie chcesz kiedyś na muchy mówić ptoki. D, sprawy religijne. Żony jeszcze nie miałem, więc ta teoria odpada, ale powiem szczerze, że z perspektywy czasu uważam, że to była słuszna decyzja, a jakby czas na pewno oddaje to, czy coś było dobre, czy złe, bo możemy sobie gdzieś tam z boku stanąć i z chłodną głową jakby ocenić to wszystko. No ale jakaś motywacja wtedy, która ci towarzyszyła? Taki bezpośredni powód, bezpośrednia przyczyna zakończenia tej kariery? Tak, to jest zawsze ciężka decyzja. Ciągnie za każdym razem człowieka, szczególnie jak czuje, że jeszcze może. No ale jakby są rzeczy ważniejsze i ja te ważniejsze wybrałem. Okej, okay, no to zamknijmy na tym te dyskusje. Słuchajcie, nie wiem, czy zacząć od wątków polskich, czy zagranicznych, bo mieliśmy galę, którą tutaj Kacper chce nominować w tej chwili do gali roku. Na taki wpis sobie pozwoliłeś przy okazji tego, co oglądaliśmy w Ontario. Z tego, co oglądam, a oglądam w miarę wszystko, no to nie pamiętam takiej gali, gdzie trzy walki, jedna po drugiej, po trzeciej, no byłyby tak znakomite, tak napakowane akcją, tak no, pełne zwrotów akcji przeróżnych. Już pierwszej knockout, starcie dwóch niepokonanych prospektów, ten Elijah Garcia, niespełna 20-letni chłopak, ojciec dwójki dzieci, który gdzieś tam sobie mieszka na farmie i był zawodnikiem kompletnie nieznanym wcześniej. No na plecach Vidala teraz wjeżdża do pierwszej dwudziestki Boxreka. Myślę, że wjeżdża do rankingów i wygląda na prospekta z krwi i kości. Naprawdę 19-letni pięściarz, tak dojrzały, tak spokojny pod presją. To naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Potem mieliśmy Jareta Herda, który przecież wracał po raz drugi się chciał stworzyć na nowo jakby w wyższej wadze i po raz kolejny się okazało, że pięściarz, który kiedyś bazował na tym, że ścina uwagę bardzo mocno, bo na tym się opierały jego sukcesy w dużej mierze.
w tej nowej kategorii pozbawiony tych największych atutów, plus przy tym stylu jego, który polegał jednak na zbieraniu ciosów właściwie w każdej walce, on nie miał łatwej walki na tym najwyższym poziomie, no okazuje się, że w wieku 32 lat może być już po nim tak naprawdę. No a na koniec walka wieczoru... Ale jest Torres Endis, no to wiesz, sam pseudonim tutaj pokazuje, że... Ale to też był zawodnik szerzej nieznany do tej pory, on też się wypromował tym pojedynkiem tak na dobrą sprawę, bo zobaczyliśmy pięściarza fantastycznego, którego możemy teraz przymierzać do innych zawodników kategorii średniej czy super średniej, bo walczył też, w 168. Naprawdę znakomity pojedynek. No i ta ostatnia walka, po której mam trochę niesmak, bo to się świetnie oglądało przez 12 rund, natomiast Maxayo stracił 2 punkty w trakcie tej walki. No i te karty punktowe po zakończeniu pojedynku, miałem wrażenie, że gdzieś to, gdyby nie te odjęte punkty, może byłoby w okolicach remisu. Tak wydawało mi się, że Figueroa zrobił wystarczająco, żeby wygrać, ale no jednak jak się widzi karty, gdzie tam dostaje tylko 2 rundy po takim pojedynku spektakularnym, też gdzie zadał więcej ciosów, gdzie rzeczywiście miał momenty takie różne, gdzie tam kombinacja 12 ciosów na przykład wchodziła. No naprawdę działo się mnóstwo w tej walce i w trakcie tej gali. I w ogóle mam wrażenie, że projekt PBC trochę zaczął stawiać na takie pojedynki, bo to już jest któraś taka karta w tym roku, gdzie mamy po prostu akcję, 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 że tam już troszeczkę ta miękka gra się skończyła, to chowanie pod kloszem prospektów, tylko będziemy mieć coraz więcej takich pojedynków, które będą krzyżować ich między sobą. I bardzo dobrze. Stąd tutaj państwa zachęcamy do tego, kto nie widział walki Figueroa-Maxayo, proszę to nadrobić. Proszę tę walkę obejrzeć, nie sugerować się jakby tym suchym wynikiem, o którym mówi Kacper, bo no, ogląda się pewne rzeczy na najwyższym poziomie bardzo często dla wielkich emocji i na pewno tutaj to wszystko dostaliśmy. Stawiałem przed tym pojedynkiem na Figueroę, chociaż generalnie boks Maxayo mi się podoba bardziej. Chodzi mi o sposób zadawania ciosów. W ogóle mało ciosów bili, mało kombinacji. Sposób poruszania się Figueroa, to jak włącza swój silnik, to on potrafi w jednym tempie boksować w podobnym sposób przez cały czas. I to zdrowie, które potrzebne jest do boksu, to on jest jakby... wyznacznikiem, odzwierciedleniem tego, co jest potrzebne. Potrzebna jest wytrzymałość. Nie tylko wytrzymałość, czyli w sensie odporność na cios, ale wytrzymałość do zadawania tych ciosów, nieustannej liczby, odwaga duża. No i on to wszystko ma. Nie ma jakiegoś błysku, który ja tak cenię, oglądając pięściarzy na najwyższym poziomie, ale on ma te rzeczy na tak wysokim poziomie, te, które ma, czyli tą wytrzymałość, odporność, charakter, że no i swobodę zadawania ciosów, że wszystkie inne może mieć na zdecydowanie niższym. Walka równa, ja tu też widziałem, przepraszam, zwycięstwo Figueroły, także nic się wielkiego nie stało, chociaż rzeczywiście tym stosunkiem zbyt duże. A wracając do Garcia jeszcze, no to tak jakby trochę potwierdza się moja teoria, że w tej chwili media społecznościowe, elektronika, te wszystkie rzeczy trochę odciągają od samego boksu, samych pięściarzy, że poświęcają temu tyle czasu i tyle swojej głowy, że nie pozwalają im widnować się maksymalnie swojego poziomu pięściarskiego. I Garcia chyba z tego, co słyszałem o tych wszystkich rzeczy stroni, mocno i myślę, że to jest jeden z powodów, dla których w tak młodym wieku potrafi mieć tak wysoki poziom, być tak zdecydowanym, tak bezkompromisowym w swoim boksie, a jednocześnie mieć wysokie umiejętności. Jeśli chodzi o Harda, no to miał ostatnio ciężkie walki i w momencie tego największego kryzysu czasem pojawia się zrezygnowanie, czasem pojawia się zmęczenie materiału, czyli tutaj w przypadku Harda właśnie to zmęczenie materiału występuje, bo te kontuzje, które się pojawiają, to też proszę zwrócić uwagę, że one często są właśnie wynikiem wcześniej przebytych pojedynków, że o to rozcięcie jest łatwo, o to opuchliznę jest łatwiej i oczywiście rywal musi nam w tym pomóc, ale jednak jak jest ten największy kryzys, no to się objawia tym, że może być przerwanie walki. Toyota Arena Ontario, Kalifornia, okiem profesora Pindery. Naprawdę bardzo dobra gala. Ciężko było zmrużyć oko, bo to jednak te godziny nocne, znaczy jak się nie komentuje, tylko ogląda, to jak jest coś nudniejszego, to człowiek po prostu może złapać drzemkę, z czego niepewnie. Znaczy, ty oglądasz zawsze. Ja nie, no oglądam sporo, tak, późno chodzę spać, ale mówię, no czasami są nudne walki, natomiast tak. Tu faktycznie te walki trzymały w napięciu, także coś się działo, bo i ten Garcia faktycznie, no naprawdę bardzo ciekawy mańkut, no. Kapitalnie składa te kombinacje, bardzo dobra prawa ręka, warunki takie, powiedziałbym,
no, taki 19 lat stworzony na kategorię, nie wiem, taki modelowa, powiedziałbym, warunki, 183 cm wzrostu i tak dalej. Mówił o tym Kasper jeszcze przed tą galą. Przyjrzałem się tak uważnie, w tej walce mi się podobał. Natomiast co do tej walki głównej, bo Figueroa wielokrotnie miałem okazję komentować jeszcze w niższych kategoriach. I przynajmniej faktycznie jego styl jest, no, jak ktoś lubi boksę pod względem estetycznym, to walczy brzydko, ale jest jakaś nieprawdopodobna w nim zaciekłość. No. Pokazał to chociażby w wielu walkach, w tej przegranej z Fultonem chociażby. To była przegrana po nieprawdopodobnie równej walce. Także ja uważam, że tutaj Figueroa w tej kategorii, jak patrzę na tych mistrzów, bo tu mamy Mauricio Lara, jest Luis Alberto Lopez, i tu ma szansę spokojnie, na razie jest mistrzem interim. Ale to jest, tak? Tak, no teraz Vargas tam już oglądał. No właśnie, także ja uważam, że to jest kandydat naprawdę na mistrza. Inna sprawa, że Maxaya postawił mu warunki. Prawdopodobnie te rundy, bo nie widziałem drukarni, które były odebrane punkty, był punktowany 10-8 prawdopodobnie na jego korzyść. To też sprawiło, że ta punktacja była wyraźnie zbyt wysoka, bo to walka była równa. Podobała się ta walka i ta gala w Polsce, czy też podobała się Espinozie z Showtime'u, czy podobała się Przemkowi Garczarczykowi, jakie są jakby następstwa? No, osobiście to troszkę żałuję, że zraniony mocno entertainer, bo ja tak patrzę na ten boks Herda, że to jest facet, który zawsze da nam emocje, da nam rozrywkę, chociaż ta rozrywka okupiona jest naprawdę utratą zdrowia. Na pewno się podobała, bo rzeczywiście nieco ważniejszy Steven Espinoza niż PG, to tak od razu na początek dodam. Natomiast jeśli chodzi o Jareda Herda, to prawda, bo to był mój ulubiony pięściarz, ponieważ no, pięściarze, którzy dają nam emocje, to są ci najważniejsi pięściarze dla nas, do tego jeśli są mistrzami świata. Natomiast jak ja patrzę na dane statystyczne, akurat w tym przypadku się sprawdzają, że on przyjął więcej ciosów od Rosendiza, niż przyjął w walce z Williamsem, kiedy walczył o trzy pasy mistrza świata, a przynajmniej do tej pory nam się wydawało, a w dalszym ciągu chyba jest ta różnica pomiędzy między jednym a drugim pięściarzem, których przed chwilą wymieniłem, no to coś nie gra. Ten model, że przyjmę, ale oddam jeden więcej do jakiegoś momentu, powtarzam, może do 2019 roku się sprawdzał, jeśli chodzi o Jareda Herda, natomiast w wyższej kategorii wagowej nie ma prawa się sprawdzać i widzieliśmy, że tą karty punktowe tutaj były wszystko po drugiej stronie dla jego rywala. Natomiast główna walka wieczoru, ja jestem fanem Figueroa. Jest paru Figueroów w rankingach, czy tam było przez ostatnie 10 lat. To jest mój zdecydowanie ulubiony. Tak jak mówi Janusz, może rzeczywiście nic nie robi tak pięknie i klasycznie. Natomiast no nie można oderwać oczu od tej determinacji, która no, przyjmował te potworne bomby, bo przecież Maxayo potrafi bić. Mówiliśmy o tym, że zmienił kategorię wagową. Było jedyne pytanie, jakie ja miałem, było, czy wytrzyma te ciosy wyższej kategorii wagowej. Wytrzymywał i szedł do przodu. To musi każdego złamać. Oczywiście, że za wysoka punktacja, natomiast chyba w tym drugim przypadku, kiedy został odjęty punkt zatrzymanie, to on chyba zdawał sobie sprawę, że następnych trzech ciosów od Brandona Figueroa raczej nie powinien przyjąć. Więc to było po części tym wymuszone. Ciekaw jestem, co będzie dalej. Boks ma się świetnie. To, co mówicie, panowie, te wszystkie trzy główne walki wieczoru pokazują naprawdę nazwiska, które naprawdę nie były znane ogólnych, nawet sporym fanom boksu, są nazwiskami, które będą predestynowały do tego, żeby ci pięściarze walczyli, jeśli nie tytuły mistrza świata, to z najbliższym zapleczem na 100%. Przemek, a też jest takie przeświadczenie po tej gali w Stanach Zjednoczonych, że nazwiska, tak jak mówisz, może nie te najważniejsze, może nie te najpopularniejsze, że no stworzyły galę, na którą należy patrzeć na razie na przestrzeni tych kilku tygodni nowego 2023 roku jako na galę albo najlepszą, albo jedną z dwóch, trzech najlepszych, jaką do tej pory mieliśmy okazję oglądać? Czy jakby ten odbiór aż tak pozytywny tego, co się wydarzyło w Ontario w Kalifornii, nie jest? To znaczy wśród dziennikarzy jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Natomiast wśród kibiców jest różnie. No bo powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę walki na całym świecie, zresztą w Stanach Zjednoczonych, chyba tym bardziej sprzedają się głównymi walkami wieczoru. Przy całym szacunku dla Maxayo i szczególnie Figueroa, który, tak jak mówiliśmy, stoczył walkę życia z Fultonem, który teraz będzie walczył o wszystko z Inoue.
to nie są nazwiska z pierwszych stron gazet, to nie są ludzie z Instagrama, to nie są ludzie z Twittera, to są bardziej pięściarze, którzy są świetni. Zresztą każdy z tych trzech wygranych, tych trzech głównych walk, o których tych mówiliśmy, to nie są nazwiska, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Także ze strony dziennikarzy tak, ze strony kibiców obawiam się, że jeszcze nie. Natomiast każda następna walka tych zawodników jak najbardziej. A czy my mamy takie dane i wiemy już dzisiaj dokładnie, czy zadowolony jest z wyników oglądalności szef Showtime? No bo emocje się zgadzały. Boks i jutro sport się zgadzał. Jutro. Ale tak, jutro, bo ale zwykle we wtorek wieczorem te rzeczy są podawane. Natomiast podam jeszcze raz, że to pomimo, że to nie było pay-per-view, to była normalna walka, to też niekoniecznie możemy się wszystkiego dowiedzieć. Natomiast w przypadku pay-per-view rzadko wiemy, jaka jest prawda, natomiast tutaj ta oglądalność na pewno będzie podana. Przemek już tutaj wspomniał o walce Fulton i Nue. No potwór idzie po następne rzeczy w innej kategorii. Natomiast tak, no patrząc na Figueroę, to kto w kolejce? Vargas? Wydaje mi się, że Vargas to jest teraz najbardziej naturalna walka, ale tak trzeba oddać jednemu i drugiemu, i Figueroa, i Maxayo. Jak spojrzymy na to, z kim ostatnie pojedynki toczyli, to są walki cały czas na najwyższym poziomie. Tam nie ma walki na odbudowę. Myślę, że Maxayo może jakąś dostanie teraz, bo to jednak już druga porażka w tych ostatnich występach, ale obaj no, rywalizują na tym szczytowym poziomie i to trzeba docenić. Jeszcze tak, żeby krótko podsumować te gale, no to trochę liczby. 3179 ciosów w tych trzech walkach. No to łatwo sobie policzyć, jaka wychodzi średnia na walkę. Ponad 1000 na walkę, 127 na rundę, jeśli dobrze policzyłem, bo tam były czasówki. No więc to są naprawdę szalone liczby i to mówi wszystko o tym, co widzieliśmy podczas tej gali. I tylko czekać na to, aż tych bohaterów zobaczymy po raz kolejny. I tutaj taka ciekawostka, w sumie nie wiem, co z tego wyjdzie, ale tak znając ten model biznesowy PBC, być może któryś z tych dwóch zwycięzców, czyli Resendiz i Garcia, to może być rywal Fiodora Czerkaszyna, bo widzimy, że to jest ta droga, która pojawia się coraz częściej. Mendoza ostatnio wygrał z Rosario, teraz zostaje walkę z Fundorą, więc to jest wszystko w obrębie jednego projektu. Nie zdziwi mnie absolutnie, albo jeśli Resendiz zmierzy się z Garcją w kolejnym pojedynku, albo jeśli któregoś zobaczymy z Fiodorem, jeśli oczywiście Fiodor będzie dalej częścią tego projektu, no to chyba się zanosi. A my mamy dokładniejsze dane dotyczące jakby tej najbliższej przyszłości Fiodora, to znaczy w miarę gdzieś tam przybliżoną konkretną datę powrotu na ring? Dzisiaj rozmawiałem na ten temat i na razie nie wiadomo. Tam zapewnia się ramówka, było jest. Nawet podczas tej transmisji o informacji o kolejnych galach. No tak sobie patrzę, 6 dzień maja, Guadalajara, Canelo Alvarez. Szósty, tak? Siódmego. Tak, Canelo. Szóstego Canelo. Natomiast zmierzam, że następnego dnia no, walka tutaj pomiędzy Fultonem a Inoue, obaj niepokonani, Yokohama, także kilka godzin snu i emocje no gwarantowane na najwyższym poziomie. Ale mówię, składa się akurat ten początek roku w boksie, a raczej jego środek, w takie pojedynki na najwyższym poziomie, jednocześnie z wielkimi nazwiskami, ale też zestawienia tych nazwisk zaczynają coraz częściej budzić emocje, bo trafiają panowie na siebie. Czekamy oczywiście cały czas na taką walkę Crawford-Spence, ale w międzyczasie odbywa się szereg świetnych pojedynków, które no chcemy zobaczyć. Czekamy też najbardziej na ten pojedynek w kategorii ciężkiej, ale Inoue gdzieś tam może nie jest największym gwiazdorem w tej chwili w boksie zawodowym dla takiej szerszej publiczności, ale też pozwoliłem sobie zerknąć prawie 1 000 000 obserwujących, tam 800 z kawałkiem na Instagramie. Też nie jest osobą anonimową w mediach społecznościowych, a jednocześnie jego poziom jest absolutnie horrendalny. To, co on wyprawia, to w kategorii tak lekkich, to nie odbywało się dawno, żeby ktoś z tak pojedynczym, mocnym uderzeniem tam boksował, a jednocześnie podejmuje cały czas wyzwania. Przecież on już ze swoim dorobkiem mógłby się okopać w bezpiecznym dla siebie gruncie i boksować w Japonii, dobierając sobie rywali. A on idzie do kategorii wyżej, bierze najmocniejszego tam gracza i on chce tworzyć historię. To on powinien być jakby wyznacznikiem, drogowskazem dla innych pięściarzy. Mówię, nie musi tego robić, on chce budować historię. Widać, że nikogo się nie boi. Co więcej, myślę, że on będzie przenosił to swoje uderzenie do wyższych kategorii. A nie zawsze tak jest i myślę, że on to zrobi. A ponieważ ma z kim rywalizować w tej historii, to są przykłady. No bo on już, to jest chyba też była czwarta kategoria,
Natomiast pamiętajmy, jak spojrzeć takiego Manego Pacquiao, który też zaczyna od mistrzostwa mniej więcej w jego kategorii, bo w musze on teraz już w tym momencie jest super kogucia, ale zaczynał jeszcze niżej, mówię o Inoue. Także no i to będzie super walka, bo myślę, że z tej klasy zawodnikiem stylowo bardzo będzie niewygodny. No bo rzeczywiście spotka nas jedno ze świetnych rywali, albo jednak już Donner to troszkę był wyboksowany i to też trzeba brać pod uwagę. Może w tej pierwszej ich pojedynku dał świetną walkę Japończykowi. Ale ja tutaj bym, gdybym miał ja dzisiaj to stawiać tak, to postawiłbym, pamiętając walkę Figueroa z Fultonem i wiedząc, jakie przemówienie ma Inoue, to jest 2 kg różnicy. To nie jest aż tak dużo. To jak ludzie przechodzą z tych kategorii, powiedzmy, chociaż to jest bardzo indywidualna sprawa. Dla jednego przejście jedną kategorię z kogucie do superkogucie już jest za daleko, a inny idzie z tej superkogucie jeszcze do kategorii, powiedzmy... Trzeci idzie z półciężkiej do cruiser i zadowolony. No na przykład, tak. Także tutaj bym postawił, to będzie świetny pojedynek. No 100 milionów ludzi, Japonia, która lubi boks i on w tym momencie, kiedy... Już przebił pod każdym względem Muratę, także, a Muratę był takim ich bohaterem, bo miał złoto olimpijskie, pierwsze od 60, prawda, któregoś roku, od 64 bodajże. Tak, no to jest w ogóle niesamowite, ale też docenimy tutaj to, co robi Fulton, bo Fulton jest mistrzem, jest numerem jeden w tej kategorii i jedzie do Japonii, jedzie do rodzinnego miasta Inoue na walkę. No przypomnijmy sobie, ile gwiazd PBC brało takie pojedynki. No to się nie zdarza często i to też pokazuje, jak mocna jest pozycja Inoue, no bo nie oszukujmy się, on tam jedzie dla pieniędzy, te pieniądze tam są, bo ludzie Inoue kochają, to się sprzeda na pewno fantastycznie. To jest sportowo fantastyczna walka, dla mnie jest absolutnie na tym samym poziomie, co Spence kontra Crawford. Nie wiem, na kogo bym postawił w tej chwili, ale na pewno patrząc na chłodno, to Fulton ma największe szanse na wygraną z Inoue. Z wszystkich przeciwników w tych ostatnich walkach to jest spokojnie 40%, jak nie więcej, bo tutaj rzeczywiście jest tak, że możemy wiele mówić o Inoue, zachwycać się nim, ale z takim pięściarzem, z kimś, kto tak stylowo walczy, kto będzie od niego większy, młodszy, wydaje mi się, że też trochę świeższy, no jeszcze nie walczył, więc no to jest fantastyczny pojedynek i nie mogę się doczekać. Słuchajcie, to teraz kilka... Myślę, że więcej jest niż 40 nawet procent, bo absolutnie Fulton jest tym, który potrafi neutralizować mocne uderzenia, a to w walce z Inoue będzie najważniejsze. Ja ze względu na sympatię raczej postawię na Inoue, ale tutaj bardzo się boję. Tak. Kilka polskich teraz wątków. Zaczynamy od takiego polskiego wątku zagranicznego, bo kilkadziesiąt godzin temu w Cold Lake w Albercie w Kanadzie Aleksas Kubicki w swojej 6. walce pokonała doświadczoną Marię Salinas i teraz mamy połączenie z Kanadą. Jest Aleksas razem z tatą. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. No to dobry wieczór, witam wszystkich ekspertów w studiu. A cześć Przemku, ty jesteś po mojej wody. Z Chicago. Słuchajcie, no tutaj nie widać żadnych śladów walki. Wygląda, że to był easy job. No powiedzmy, ona jest doświadczona zawodniczka, ona nie jest taka słabsza, ona jest na rankingu, była 14, a ja byłam 19 i to była mocna walka. No tak, ty mówisz, Aleksas, w tej chwili o BoxRec-u, natomiast tak spoglądając na te wszystkie światowe organizacje, to cały czas pniesz się w górę. Chyba dzisiaj przeczytałem, że już 5. miejsce, tak? W federacji IBF po tej walce. Tak wygląda, tak. Tak wygląda. No wyzwanie przyjęte bardzo szybko. Oczywiście no twój potencjał znaliśmy, natomiast no były też nieprawdopodobne zawirowania. To bardziej pytanie, Darek, do ciebie, żeby odciążyć młodą damę od odpowiedzi. Tak. To zawieszenie z boksu olimpijskiego. Wybraliście taką drogę, powiedziałbym, do większej walki w Kanadzie przez Czechy, prawda? Tam stoczyliście walki po to, żeby zaboksować u siebie. Po prostu, wiesz, użyliśmy czas, który mieliśmy po to, żeby się przygotować, żeby nabrać trochę ogłady w tym boksie zawodowym. No i teraz oczywiście wróciliśmy do domu i kolejne wyzwania i będziemy walczyć z zawodniczkami takimi, na które uważamy, że Aleksas będzie gotowa. I tak jak zauważyliście, cały czas są to zawodniczki, które są dobre, które są lepsze nawet w rankingach, no ale o to chodzi, żeby testować to, co chcemy się dowiedzieć.
No, ja teraz skojarzyło mi się od razu hasło psy szczekają, karawana idzie dalej. Ale tam ale pewnie... to piesek z Polski przyjechał do Kanady. Piesek z Polski, tak, ale już widzę, że wiesz, młoda go uspokoiła, także błyskawicznie gdzieś zamilkł. Słuchajcie, no, teraz jest takie pytanie. Czy się spieszyć, czy jak mówił klasyk, spieszyć się powoli? No bo ja wiem, że pewnie cię tam od środka rozwala ta ambicja, żeby za chwilę sięgać po tytuły, żeby toczyć te walki z już absolutną czołówką. Natomiast no, no jednak trzeba powiedzieć, troszkę brakuje doświadczenia i to jest wciąż bardzo, bardzo młody wiek. I teraz jak planować te najbliższe miesiące? No ja mam tylko 19 lat. Ja mam dużo czasu, jestem młoda. Na spokojnie będziemy brać chyba 4-5 walki jeszcze w tym roku, ale będziemy patrzeć na te zawodniczki, nie ma co się spieszyć i mam dużo lat przede mną. Okej, okay, a powiedz jak Ryan Ford, bo my tutaj gościliśmy go w Polsce, mamy cały czas z nim kontakt, tutaj nagle patrzymy, a tu człowiekiem co tarczuje, stoi w narożniku i uczy cię boksu, jest zawodnik, który walczy w boksie, walczy też w MMA, jest cały czas czynnym zawodnikiem, ale jednocześnie no, widzę, że się wczuł i chce się realizować jakby w roli trenera. Tak, dokładnie. Trenowałam z nim i mój drugi trener Brent. Robiliśmy 3 treningi dziennie. Ryan będzie mój nowy trener i będziemy pracować jako drużyna cały czas. Okej, okay, a co takiego masz szczególnego, Ryan Ford, że cię przekonał? Czy to jest, nie wiem, doskonała taktyka? Czy gdzieś taka jedność mentalna, właściwe nastawienie do walki? Czy w znacznym stopniu poprawił pewne elementy taktyczne? Co zdecydowało właśnie o takiej decyzji? Ogólnie ja już znam Ryan Ford, jak ja miałam 11 lat. Ja zaczynałam boksować w tym samym klubie i miałam ten sam trener, jak Ryan Milan, przepraszam. I no co, jak ja wróciłam do Kanady, Brent był mój, robił touches ze mną zawsze i Ryan pracował z nim. I to się składało, że tata zapytał, czy bym mógł pomóc mi na tą walkę. I po walce składa się, że będzie nadal mój trener. Mati, jeżeli mogę coś do tego dodać, wiesz, że ja prowadziłem... Głównie zajmowałem się do tego momentu rozwojem Alexis, ale przychodzi moment, że trzeba zrozumieć swoje miejsce i wiesz, moje możliwości biorą tylko tak daleko i po prostu trzeba, żeby dla rozwoju córki trzeba znaleźć grupę ludzi, która pozwoli jej się rozwijać tak, jak powinna. I ja doskonale znam swoje miejsce. Ja oczywiście jestem cały czas częścią drużyny, ale bardziej można powiedzieć behind the scenes i wykonam wiele innych rzeczy, ale rolę trenera przyjmuje Ryan, a asystem jest Brent Varelli i to jest grupa ludzi, która będzie dalej to prowadziła. Darek, a ten Ryan to jest teraz groźny czy nie? No bo my też znamy jego przeszłość, ale też jawi się jako człowiek taki bardzo sympatyczny, ludzki. Jak to dzisiaj wygląda? Pytałeś, co Ryan przynosi, bo zapytałeś do Alexis, dlaczego, co przynosi. Wiesz, jakby to mówicie, co on bring do table. Jest. Ja ci powiem, co on przynosi do stołu. Ryan przynosi do stołu entuzjazm, przynosi ciężką pracę, przynosi strukturę, i to wszystko jest opakowane w taki z bardzo ładną kokardką z przerwami na rozluźnienie, na śmiech, ale na końcu dnia robota jest zrobiona. I wiesz, i to stwarza taką... Opakowane jest to wszystko dobrze, że nawet po niesamowitym zmęczeniu chcesz wstać rano, i wiesz, i chcesz wrócić i robić więcej. Słuchaj, my tak tutaj dzisiaj mieszamy te terminy. To tutaj Alexis już powiedziała, że short-term goals to są to takie 4-5 walk w tym roku, żeby się nie spieszyć. Natomiast ten long-term goal, czyli walka o mistrzostwo świata, bo ja rozumiem, że to jest w waszych głowach. W jakiej perspektywie czasu my się możemy spodziewać takiej walki? To jest 2 lata, 3 lata, dłużej? No bo jednak ten ranking już jest bardzo wysoki, jest piekielnie wysoki. Tak. Wiesz co, nie spieszymy się. Alexis ma się rozwijać, ma brać walki na miarę swojego rozwoju. Nie mamy ciśnienia, żeby ona była mistrzynią świata za 6 czy 8 miesięcy. To nie jest to, czego szukamy.
jak przyjdzie moment, że będzie szansa walki o Mistrzostwo Świata, my chcemy być in it to win it. I ona ma być gotowa. I wiesz, patrzymy na zawodniczki w tej chwili takiego pokroju, like Angela Nowasko, Jackie Calvo, może Eva Guzman, a Eva Knight. To tak, wiesz, rozmawialiśmy nawet z Ewą Knight, bo chcieliśmy spotkać się z nią na sparingi, ale przed tą walką, ale ona dopiero wracała do gymu i więc mamy z nią kontakt też. Więc nie spieszymy się. Ja myślę, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze i dostaniemy walki, które z zawodniczkami, które wymieniłem, bo to przekłada się na rozwój i mówi nam, gdzie jesteśmy, nie zawodniczki gdzieś tam, które są, wiesz, setne na BoxRec-u, nie będzie kontuzji, to ja myślę, że może 18 miesięcy w którymś tam momencie coś takiego mogłoby się stać. I zaboksujecie o ten pas pod flagą? Kanijską i polską. Okej. Okay. Słuchaj, 97-93 u wszystkich sędziów. Po pierwsze chcę zapytać, czy zgadzacie się jakby z optyką sędziowską na punktowanie tej walki? I po drugie, Aleksis, które elementy twoim zdaniem były super, perfekt, w których zrobiłaś postęp, a co jest zdecydowanie do poprawy? No ja myślałam, że było 98-92, ale mogę zgodzić się na 97-93. Co bardzo pracowało dla mnie, bo była mańkutka, no to podwójne prawe i lewy sierp. Ja zawsze pracowałam na tą lewą sierp i tą prawe proste. Pracowało też lewy proste i odchodzenie cały czas w lewą stronę. Mm-hmm. A co uważasz, że nie funkcjonowało już na tym poziomie, na jakim chciałabyś, żeby funkcjonowało? Pobrudki, my uppercuts. Okej, okay. Uppercut. To ja jeszcze mam jedno pytanie. To jest takie pytanie może dosyć trudne, natomiast chciałbym, żebyśmy też sobie uzmysłowili pewne sprawy także przez pryzmat polskiego boksu. Czy na takiej walce, gdzie ty po niej, pokonując doświadczoną zawodniczkę, jesteś numer 5 IBF, zarabia się pieniądze w Kanadzie? Czy do tego się trzeba dołożyć? Czy trzeba sprzedać, sięgnąć do kieszeni? Kto za taką walkę, no prosto mówiąc, zapłacił? A nie musieliśmy do tego nic dopłacać. Hala była pełna i promowaliśmy tą walkę przed, ale Aleksis ani ja nie zajmowaliśmy się, wiesz, sprzedażą biletów. A mamy grupę ludzi, która nas wspomaga, bo wiadomo, że w boksie zawodowym nic nie dzieje się bez pieniędzy, bo jest to sport bardzo drogi. Ale po tej walce, przepraszam, a przed tą walką, Cold Lake, nie jest to zbyt duże miasto, zainteresowanie. Promotorzy, którzy to robili na miejscu, zrobili bardzo dobrą robotę. Hala była pełna, ponad 1000 osób, nie było wolnego miejsca, więc jest okej. Okay. A wy startowaliście w tej walce jako free agent, czy macie z kimś w tej chwili podpisany kontrakt promotorski? No, nie mamy żadnego kontraktu promotorskiego podpisanego. Okej, czyli co, na zasadzie zainteresowania Aleksis przez lokalną społeczność, ktoś was wpuścił na kartę i zapłacił za walkę? Dokładnie. Okej. I tak chcesz utrzymywać jakby ten stan prawny w tej chwili, czy jednak rozglądacie się? Oczywiście, że tak, ale wiesz, mieliśmy różne oferty, takie, owakie, wiesz, ludzie przysyłają kontrakty i wiesz, ja patrzę na te kontrakty, niektóre mają, wiesz, 10-12 pages, ja dzwonię do tego promotora, ja mówię, słuchaj, ja, Stasiu, co pisze na stronie 9? A on mówi, wiesz, nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ja mówię, ja wiesz dlaczego? Bo to jest copy and paste contracts. I dlatego nie jesteś w stanie odpowiedzieć. Więc dopóki możemy to robić sami, mamy management contract podpisany z Artem Verbica i to będziemy to robić, a przyjdzie moment, że ktoś po prostu będzie taki czas, że te kontrakty, które będą wysłane do nas, będą po prostu, one, my nie szukamy niczego specjalnego, tylko niech to będzie takie same jak praca córki. Jeżeli
my spotkamy się z taką osobą, z takim promotorem, który jest w stanie nam wysłać to, co ona robi, przygotowując się, no to mamy receptę na sukces niesamowity. I to jest wszystko, czego chcemy. Z mojej strony dziękuję. Panowie, ktoś z was? Ja mam pytanie, jaka kategoria docelowa, czy cały czas, na której teraz, jak myślicie, na przyszłość? To są bardzo małe różnice wagowe przecież. Nie, cały czas tej samej. Mhm. Cały czas flyweight. Ja myślę, Janusz, że wiesz, Alexis jest młodą kobietą, ma lat 19 i jest Polką, więc patrzymy na wiesz, w którymś momencie, jak ona będzie rosła i dojrzewała, to ja myślę, że ona wyląduje gdzieś w momencie, jak będzie w pełni dojrzała fizycznie jako kobieta, pewnie gdzieś około 126 pounds, ja myślę. Ale to, oczywiście to mówimy z latami do przodu. Ale, co, Kanadyjki rosną szybciej czy wolniej? Nie, no wiesz, kobieta w wieku lat 19 fizycznie nie jest jeszcze w pełni dojrzała, a też przecież, wiesz, nie mówimy o Filipince, którzy są naturalnie mniejszymi osobami. Ostatnio 19-letnia Kanadyjka została mistrzynią świata w skokach narciarskich, a więc w tym wieku można zdobywać świat. Oczywiście, że tak. Okej. Okay. Czy Alexis, była w ogóle tam szansa, żeby poświętować, czy jak się ma 19 lat i się wygrywa walkę, to się idzie spać? Nie, było. Było czas. Było tam troszkę after party, ale nie zbyt tak duże. Okej, okay. No rozumiem. A skończyło się, wszyscy skończyliśmy w drive-thru for McDonald's i do trzeciej rano żeśmy wszyscy poszli spać, zjedliśmy McDonalda w pokoju hotelowym i tak to się skończyło. Słuchajcie, wpadajcie do Polski, to na pewno będzie ciekawiej. Maciek zapewnia rozrywkę. To jest taki, wiesz, to jest guy, to jest taki nasz menadżer od After Paris. Mateusz chce z ciebie zrzucić jak najdalej, odsunąć od ciebie, Mateusz. Dobra, czy Chicago ma pytanie do Kanady, czy nie? Tak jest. Chicago ma pytanie, czy patrzycie w kierunku europejskim, bo jakby nie patrzeć, to boks kobiet to jest Europa. I najwięksi promotorzy, najbardziej stawiający na boks, poza może jednym promotorem, który od czasu do czasu coś robi w Stanach Zjednoczonych dla kobiet. A myślę o Marku Tafecie, a właściwie bardziej menadżer niż promotor, to jednak ten boks kobiet to jest Europa. To jest matchroom boxing, to jest obecnie bokser, czy ten kierunek... Zaczynamy walczyć w Europie i na galach poważnych promotorów, bo to pytanie już było. Oczywiście wiadomo, że musicie wybrać takiego najlepszego. Bierzecie pod uwagę takie jednak przeniesienie w stronę Europy. Pytanie do jednej i drugiej strony. Okej, okay, dlatego też, Przemku, bardzo dobre pytanie. Dlatego też podpisaliśmy umowę z Artem Verbica, który jest bardzo dobrym menadżerem, ma dobre stosunki w Europie i ma wiele kobiet pod swoją banderą. I dlatego bierzemy to pod uwagę, doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że w tym kierunku to pewnie będzie szło, chociaż ten landscape bokserski zmienia się codziennie. Widzimy to, wiesz, duży shift na Saudi Arabia, gdzie nigdy nie myśleliśmy, że to się stanie, bo Ameryka zawsze była bardzo, bardzo mocna w tym. Więc dlatego też poszliśmy w tym kierunku. Oczywiście North America jest bardzo ważna, ponieważ gdzie w momencie, w którym jesteśmy, wiesz, Meksyk, Argentyna, Costa Rica to są gdzie córka top zawodniczki są tam. Troszeczkę większe panie, no to wiadomo, że idziemy w stronę europejską, czyli Anglia, Australia i tak dalej. Więc ten plan jest taki dosyć długoterminowy. Nie chcieliśmy zamknąć drzwi nigdzie na świecie, więc po prostu dlatego też jeszcze raz powtórzę, jesteśmy z Artem, który jest bardzo dobrym menadżerem i będziemy patrzeć. A tak przed chwilą spojrzałem, dostałem wiadomość, a niejaki pan Lewkowicz zrobi galę 8 kwietnia w Carson, Kalifornia i niejaka pani Fundora jest zainteresowana, żeby... No, to byłaby mocna walka. No akurat Samson chyba tej gali nie robi, tylko tam dostarcza... To rodzina jest, Fundorów, to tak. Są... I brat, tak. I siostra, to są jego podopieczni. Natomiast tak. Duża gala i
No są tacy, którzy mówią, że dziewczyna Fundora ma większy talent niż brat, który jest przymierzany do walki o tytuł mistrza świata. No to byłoby wyzwanie bardzo, bardzo wysoka półka. I to jest walka, którą my chcemy, ale ja myślę, że mogę powiedzieć zdecydowanie, że jej nie weźmiemy, po prostu zbyt mało czasu. To jest walka, na którą potrzebujemy pełne 8 tygodni. To jest specyficzna zawodniczka, która ma ręce długości 2 metrów. A nie ma siły ciosu, ale jest zawodniczką dobrą. I czy chcielibyśmy to zobaczyć w tym roku? Absolutnie. Super miejsce na taką walkę. I to jest walka. Dlaczego ta walka byłaby tak specjalna? To jest zawodniczka, która ma lat 20, Alexis ma 19. Obydwie przynoszą zupełnie inne style do ringu. I obydwie są przyszłością boksu na świecie. I to jest walka, która mogłaby się stać na dużej gali w Anglii, Middle East, a gdziekolwiek, i byłaby bardzo interesująca dla całego świata. Także mamy nadzieję, że coś takiego, jeżeli czas się zgodzi, to absolutnie chcemy i demonstrujemy zresztą, że nie bierzemy łatwych walk, chcemy challenge, chcemy być lepsi. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy, serdeczne pozdrowienia dla młodej, dla taty. Piesek jest prawołapny czy mańkut? Czy southpaw? Nie, ogólnie to jest manager. Manager, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, raz jeszcze gratulacje, pozdrowienia dla Ryana Forda. Gratulacje od nas, od magazynu w ringu. Dziękujemy bardzo. Ja chciałem tylko szybko coś dodać. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że daliście sobie czas, żeby nas zaprosić do waszego magazynu. I jesteśmy wdzięczni za to, że obserwujecie, za to, że kibicujecie. Dziękujemy. Always welcome. Dziękujemy. Dziękujemy. Cześć. Dzięki serdecznie. No słuchajcie, no zaczyna się fajna przygoda. Młoda dziewczyna z talentem. No w Polsce pewnie by odpoczywała, zajmowała się innymi rzeczami według nowych przepisów Polskiej Unii Boksu. Natomiast poszła przez Czechy do Kanady mimo tej dyskwalifikacji nałożonej w boksie olimpijskim. I dzisiaj no trzeba powiedzieć, że za chwilę tutaj będzie miała możliwość różnych wyborów na tej większej scenie zawodowego boksu. A jeśli spotka się z Fundorą, zawodniczką niepokonaną, wyższą w rankingu od niej, to od razu sobie narzuca, nie daje sobie tego czasu, o którym mówili na początku, tylko narzuca sobie challenge za challenge'em, jak to wspominała tutaj para gości. Ale wiesz co, wiele razy mówiłeś jakby o tym innym dorastaniu, innym wychowaniu w tym zawodowym sporcie za oceanem, że... Tak, ale to powtarzaliśmy wszyscy. Zobacz, to była szósta walka dziewczyny. Tam tak. Się łapie szansę od razu, kiedy ona jest, bo też pamiętajmy, że jeśli jest jakaś mnogość partnerów, jeśli w ogóle tam i też jest inny mental, przecież wszystko może się po drodze stać, wypadek samochodowy, ktoś może w ciebie strzelić po drodze do sklepu i tak dalej, i tak dalej. I jeśli jest taka szansa, żeby pokazać się tak, jak oni twierdzą światu, no to tą szansę łapią za nogi, a tu po prostu też wybierają zawodniczki, na które uważają, że jest gotowa. Alexis trafiła też na wspaniały czas dla boksu kobiet, bo nie było chyba lepszego czasu niż jest w tej chwili, a jeszcze to jest w perspektywie rozwijającej się, dlatego też chcą mieć swoje miejsce. Nie wiadomo, jak to długo ten czas potrwa. Tak, no i inna sprawa jest taka, że w tych niższych limitach no nie ma aż tak wielu nazwisk znaczących i wydaje mi się, że jak już tutaj mówimy o dziewczynie, która pojawia się w rankingach, ja się boję, że ta walka z Fundorą no to jest coś, co zobaczymy jako ewentualną unifikację. No 19-latkę z 20-latką, obie są przyszłością tej kategorii muszej, no to czy okolic kategorii muszej, no to tak naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, że miałoby do tej walki dojść teraz, ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że skoro Alexis walczy już teraz z zawodniczkami, które są byłymi pretendentkami, no to jest poziom wysoki. No teraz walczyła z Tasalinas, 6 razy walczyła o mistrzowskie pasy, wliczając tam pas interim, 2 razy zremisowała, z czego raz powinna wygrać co najmniej, więc no to już jest poziom bardzo wysoki i mówimy o 19-letniej zawodniczce, więc ta poprzeczka, jeśli ona będzie szła do góry, no to siłą rzeczy trzeba będzie też patrzeć w kierunku takich pięściarek jak Fundora. Pamiętaj, mam do czynienia ze złotą medalistką mistrzostw Europy
Europy juniorek z MUD2, więc pokazała na tych zawodach, że nie tylko ma mistrzowskie aspiracje, ale potrafi walczyć na mistrzowskim poziomie. Pamiętam jej pojedynek z młodzieżowych mistrzostw świata w Kielcach, gdzie no, była faulowana nagminnie, była właściwie walcząc z hinduską. Przegrała ten pojedynek, medalu nie zdobyła, ale była właściwie o krok od medalu, bo powinna wygrać przez dystalifikację i tak dalej, i tak dalej. Więc, ale dwa, wielokrotnie przysyłano, jej tata przysyłał mi prawda, fragmenty sparingów, które ona toczyła, mając lat 16, 17 i tak dalej. To od razu zawodowy styl, widać, że wychowała się troszkę w innej rzeczywistości. Do tego jest fajterką, grała jako mała dziewczynka w hokeja. I to jej nie pasowało jako dyscyplina drużynowa. Za dużo zależało od innych. Tak, tak, bardzo, bardzo, bardzo chciała. Ten hokej jest przecież najważniejszy w Kanadzie. Mogła pójść oczywiście tą drogą Stan Alberta, Edmonton i tak dalej. To są okolice, gdzie tam ten hokej jest szczególnie ważny. No ale poszła w kierunku boksu i myślę, że jeśli chodzi o zawodową karierę, to pamiętam, w tej Malene Sparza jest, do niej należą trzy pasy medalistka Igrzysk Olimpijskich. Natomiast ja wierzę w to, znając ten, i tą determinację, że oni tutaj miesiącami siedzieli w Polsce, przygotowywali się, ona robiła szkołę, prawda, za pomocą przez online i tak dalej, też sobie z tym dawała radę, więc jest absolutnie skoncentrowana na celu. To jest szalenie istotne w każdym sporcie, także również w boksie jak najbardziej. Słuchajcie, przyspieszamy. Chicago i najświeższe wiadomości dotyczące ewentualnego rywala Damiana Knyby, bo co się dzieje? Otóż zaczyna treningi z Seanem Georgem, a więc między innymi ze szkoleniowcem Gilleya Zhanga Damian Knyba. Piotr Wilczewski w międzyczasie kilkadziesiąt godzin temu opuszcza Polskę wspólnie z Bednarkiem, leci do Stanów Zjednoczonych, a także Mariuszem Wachem, żeby trenować między innymi Damiana Knybę. No miałem taką zagwozdkę, jak to pogodzić, skoro 8 kwietnia New Jersey i awizowana na plakacie walka 8 kwietnia Rozmont Wawrzyk Wach. Okazuje się, że tej walki na pewno nie będzie 8 kwietnia. Nie wiem, czy będzie w ogóle, ale na pewno nie 8 marca, tak? Nie, kwietnia. Słyszę, że to może być końcówka kwietnia, ewentualnie do pierwszej połowy maja. Ten nowy termin między Wachem a Wawrzykiem. Natomiast co z rywalem Damiana Knyby, no bo ta dyskusja o mainie trwała kilkanaście dni i się zakończyła. Dzisiaj rano rozmawiałem z Iwanem Kornem, czyli głównym matchmakerem Top Rank, i nazwisko rywala Damiana Knyby ma być potwierdzone do czwartku, czyli zostały nam jeszcze tam 72 godziny i będziemy na 100% wiedzieli. Natomiast no, to nie jest idealna sytuacja z tą zmianą trenerów, że jeden trener będzie przygotowywał, drugi trener będzie stał w narożniku. To nie jest idealny układ dla żadnej ze stron, ani dla Damiana Knyby, ani powiedzmy szczerze dla Top Ranku. No ale miejmy nadzieję, że to jest pojedynczy wypadek. Natomiast tak jak mówię, rywal Damiana Knyby już do czwartku potwierdzone nazwisko. Ale masz już jakieś spekulacje, czy kompletnie nie masz informacji? Słyszałem dwa nazwiska, była prośba, żeby nie wymieniać, dlatego że jak wiemy, te rzeczy specjalnie... No ale dobra, jest to półka średnia, niżej niż średnia, dobra, solidna? Średnia. Nazwijmy to średnia. Nazwijmy to, że to jest średnia półka, powiem tak, na pewno lepsza niż dotychczasowi rywale Damiana Knyby. Czy uważasz, że to rywal lepszy niż Maina? Myślę, że zupełnie inny niż Maina, natomiast za mało wiem na temat Mainy, żeby powiedzieć, jakby do tej walki inaczej. Rywal tak podobnie jak Maina chciał wyjść do Damiana Knyby i wygrać, ten rywal, który wyjdzie na Damiana Knyby, też będzie chciał wyjść i wygrać. Ale poczułeś na wątrobie przez chwilę, bo widziałem, że było takie zawahanie tutaj u Przemka. Słuchaj, a czy ty możesz potwierdzić tę informację, którą tutaj jakby przekazałem, że na pewno ten termin już jest nierealny, Rozmont Chicago i walka Wawrzyk 8 kwietnia? To znaczy, no, nikt z nas specjalnie nie wierzył w tą datę, to zacznijmy od tego. Także no ktoś się na placu robił przez 3 dni. Szoku tutaj u panów nie widzę.
powiem szczerze, że specjalnie się tym, tą walką nie interesowałem. Także nie mogę ani potwierdzić. No nie, no ale to Przemek, no nie czaro. Ja słyszałem, że Garczarczyka nie ma w Chicago, to nie można gali robić. No bo kto o tej walce napisze? Tak, ale mnie o tym nikt nie powiedział, ale zupełnie uczciwie mówię, bo ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że przecież nie przejmuję się takimi faktami specjalnie, czy to się komuś podoba, ale nie przywiązywałem zupełnie wagi do tego pojedynku z takiego, czy z takich, czy innych względów. Zupełnie mnie ten pojedynek jakoś nie interesował, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w wielkim boksie w kwietniu, tym bardziej. A w Wielką Sobotę to już w ogóle tym bardziej. Ale rozumiem, że ty do Prudential lecisz i tam się na gali tak pojawisz. Tak jest, tam się pojawię, niekoniecznie na ringu, dlatego że to jest świetna gala. To jest po prostu świetna gala i zastanawiałem się, czy nie lecieć w ogóle, bo za dwa lata nie widziałem Shakura Stevensona, który naprawdę ma szansę na to, żeby być absolutnie wielką gwiazdą boksu. Także nie wiem, może zrobimy Wielką Sobotę w domu Tomasza Adamka, bo daleko nie ma. No to wiesz, to się święta mogą przedłużyć. Słuchajcie, przechodzę płynnie jakby przez tą wycieczkę, to znaczy Wacha Wilczewskiego i Bednarka do gali w Rzeszowie. Andrzej Wasilewski apeluje na łamach Ring Polska, żeby nie mrugać, bo za chwilę ta karta się będzie zapełniać bardzo atrakcyjnymi walkami. Tak się zastanawiam nawet w kontekście Bednarka, no bo tak, w zasadzie sprzedana walka z Czerklewiczem, i ten temat jakby umarł, on został odłożony, do tej walki nie doszło. W tej chwili jakby priorytetem jest walka Pławecki-Czerklewicz. No wydaje się, że z takiego sportowego punktu widzenia, no szkoda w sumie, że do tej walki nie dochodzi. Bednarek rozumiem, że po prostu jedzie ze swoim trenerem, bo chce potrenować, posparować i cały czas czekać. Tak, no plus tam się rozjechała sprawa wagowo dodatkowo, bo za pierwszym razem to był uzgodniony limit umowny, a teraz słyszymy, że Kamil Bednarek chce schodzić do średniej, z kolei Janek to jest półciężka, więc ciężko byłoby wypracować. Dużo półciężka. Tak, to ciężko byłoby wypracować porozumienie już. Wtedy miała być walka chyba w super średniej plus. Gdzieś tak? Tam tak, z jakimś delikatny catchweight. Tak. W catchu, ale Janek rośnie. Czy ty uważasz, że zrobi 72,5 kg Bednarek? Ja myślę, że tak. Może to się odbić jeszcze bardziej na odporności, która tutaj była już wątpliwie z drugiej strony. Wątpliwa, no zawodnicy szybsi biją dynamicznie. W kategorii średniej wcale tak słabo nie biją. I nie dużo słabiej niż w kategorii super średniej, więc tutaj jest bardzo ryzykowne, a są, tak jak wspominałeś, szybszy, natomiast odpada absolutnie gdzieś ten catchweight, bo tak jak powiedziałem, Janek Czerklewicz jest coraz większy. Wydaje się, że coraz ciężej mu robić nawet do półciężkiej. Zresztą pamiętam, jak trener Liczyk nalegał, żeby on trochę obudował się tymi mięśniami, bo uważał, że fizycznie jest za słaby. A z kolei Bednarek, tak jak mówisz, on już od miesięcy wspominał o tej kategorii średniej i próbie zejścia do tej kategorii. Kasper, skoro Andrzej Wasilewski mówi nie mrugajcie, no to tak wygląda, jakby na horyzoncie miała się pojawić walka Cieślaka z Bregeonem na tej karcie. No podobno wszystko było już uzgodnione i dogadana stawka, tak samo przy negocjacjach z Laurą Grzyb, natomiast tam sprawy zaczą się dynamicznie. Ja na przykład nie jestem przekonany, czy walka Czerklewicz-Pławecki będzie akurat tam, czy ona jest w ogóle w grze, jeśli chodzi o kartę walk, bo zdaje się, że tam w ogóle ta gala budzi tak duże zainteresowanie, że może się pojawić ktoś z zewnątrz, spoza Polski, kto tutaj jeszcze nam coś do tego wydarzenia wniesie. Nie wiem, na ile to jest pewne. Pan już mówił, że na przykład nie przywiązywać się specjalnie do tej walki Michała Cieślaka w Rzeszowie, więc tutaj zdaje się, że różne wersje krążą. Tak, no ja bym się nie przywiązywał, bo można być rozczarowanym. No a więc prawdopodobnie lepiej mieć miłą niespodziankę. Wiadomo, że jak to mówią, sytuacja jest chyba dynamiczna, no ale z tego, co rozmawiałem, wynika, że no nic pewnego nie ma, jeśli chodzi o walkę Cieślaka. Ale uważasz, że to znaczy, będzie... Tak samo nie ma nic pewnego, że jej nie będzie. Ale ty uważasz, że to będzie bardziej dzisiaj promocja czołowych zawodników grupy Knockout przy głównym wydarzeniu, no, czy bardziej jednak przyjęcie do siebie na przykład walki, którą włoży Krasiuk na ten event? Chyba nawet nie chodziło o Krasiuka w tym przypadku, tylko o troszkę inny region. Mhm. Taki bogaty bokserski. Natomiast. No, właśnie. 40 lat, tylko od razu trafię. Także, 40 lat i od razu wiesz. Także ten, ale to też nic się nie posuwa z tego, co się orientuje. No właśnie, bo tam przez chwilę była mowa o dużej angielskiej telewizji, która miała w to wejść. Ja wiem, że Anglicy, jeśli by w to weszli, no bo już jest przecież Babicz, który był na ich ringu, no to oni mogliby coś wnieść do tego. Finans
finansowo przede finansowo wszystkim. Czyli mniemam, że chodzi o Sky. Przedsięwzięcia. Natomiast wiecie, jaki jest problem? Na przykład ciężko by było łączyć ich z polskimi pięściarzami, bo żeby budził ktoś zainteresowanie na Wyspach Brytyjskich, to musiałby ktoś przyjechać dobry. A wiemy, jak to nawet... I kto by był side A, nawet, a kto jest side B? No wiadomo, że mogłoby być nawet... z punktu widzenia czy sędziów, czy kogokolwiek site Polska, to nie jest ważne, ale widziałem przez chwilę, jak Eddie Hearn wchodził na rynek włoski i podpisał umowę z Kerkim. I wysyłał tam, swoich zawodników drugiej kategorii i wybił tych Włochów. Nawet czasem trzeciej kategorii. Tam naprawdę zaplecze angielskie jeździło i czyściło wszystkich po kolei. Później już jeździli słabsi i też zdarzało im się zrobić niespodziankę, także to jest bardzo ryzykowne, bo wtedy musieli być, nie wiem, Anglicy między sobą boksować. To jest jedna sprawa, z drugiej strony tak mi się wydaje, patrz na to wszystko jednak, no wielcy dyktują warunki, no wielcy są z Wysp Brytyjskich, myślę, że w każdej chwili mogą zmienić zdanie, jak w przypadku Pawła Stępnia, no. Ja powiem szczerze, ja tam nie wierzę specjalnie aż taką jakąś bardzo wielką, poważną kontuzję. Właśnie, chciałem przejść i zadać dwa pytania Przemkowi. Po pierwsze, no jednak skoro mówimy tutaj jakby o telewizji Sky, która ewentualnie miałaby się pojawić albo miała się pojawić w Rzeszowie, no to rozumiemy, że jednak Babić nie kłamał i on jakby gościnnie troszkę boksował na tych galach DAZN. Nie ma żadnego kontraktu z telewizją, tylko to była umowa między Dillianem White'em a Eddie Hearnem. No i Przemek, tak powiem szczerze, ten termin Smith, niedyspozycja fizyczna, no to dla mnie to jest od razu, jak wy to ładnie mówicie, stinking. No tak, natomiast wiem, że istniały jakieś, nie wiem, czy mocno rozpowszechnione, czy mniej rozpowszechnione teorie na temat teorii spiskowej, że być może to było od dawna wiadome, że ta sprawa była cały czas, że tak powiem, gdzieś tam trzymana pod dywanem i wyskoczyło to w ostatniej chwili. Oczywiście nie mogę powiedzieć na 100%, że tak nie było. Natomiast byłbym bardzo, bardzo zaskoczony, biorąc pod uwagę, że dosłownie, nie wiem, 5 czy 6 godzin przed oficjalnym informacją Matchroom Boxing, myśmy wiedzieli może, znaczy DAZN wiedziała może 2-3 godziny wcześniej, były zaakceptowane przez Matchroom Boxing i przez DAZN wszystkie grafiki na tą walkę. Więc na przykład nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, nie wyobrażam sobie, że Matchroom Boxing ukrywało przed DAZN coś, o czym oni doskonale wiedzieli, bo nie zapominajmy, kto komu płaci. Nie wierzę w to, żeby walka była przygotowana w Liverpoolu pod Calluma Smitha, który jest w Liverpoolu. Zaangażowanych w to jest, nie wiem, 50 czy 60 osób, graficy, logistyka, media społecznościowe i tak dalej, i tak dalej. Ale on też taki zbytnio aktywny, słuchaj, nie był ten Callum Smith w promowaniu tej walki. On zwykle tego nie robi. Ale okay. On zwykle tego nie robi. To nie jest pięściarz, który siedzi cały czas na mediach społecznościowych i wrzuca 50 rzeczy. Tak jak mówię, bo ta teoria zakładałaby, że Matchroom Box coś ukrywał przed stacją telewizyjną, która to pokazuje. Wyobraź sobie, że ty masz galę, wszystko jedno, gdzie pokazujesz i doskonale wiesz, że nie wiem, od tygodni czy tygodnia czy więcej, że main event, nie tam szósta gala, pierwszy, co że tak powiem, walczy do tych, co sprzątają albo ustawiają kamery, nie walczy i to ukrywasz. To zupełnie nie ma sensu, to jest za duża stawka, za dużo pieniędzy było w to włożone, żeby był jakiś spisek. Faktem jest, i tutaj muszę przyznać, że rzadko się zdarza, i to jest w 100% prawda, że słyszymy suchą informację typu pięściarz odniósł kontuzję i tydzień później, czy nie wiem, 4 dni czy 5 dni później nie słyszymy, jakiego typu to była kontuzja. No bo tak, ja nigdzie nie znalazłem, jeśli panowie... No my nie znaleźliśmy, znaleźliśmy bardziej informacje, że zbliżają się stanowiska Smitha i Beterbijewa. Ale to było dyskutowane już tygodnie przed zakontraktowaniem walki z Pawłem Stępniem. Także mówię, boks jest takim sportem, to nie jest koszykówka, to nie jest piłka nożna, że wiemy o tej godzinie, co się rozpoczyna, wiemy, kto gra i tak dalej, i tak dalej. Tutaj te spekulacje będą zawsze. Natomiast ja bym tutaj nie przeskakiwał 2 pięter od razu i nie robił z tego jakiejś story, bo ja patrzę pod względem logicznym i finansowym. Tak jak mówię, stacja telewizyjna byłaby oszukiwana przez promotora, której galę pokazują, no to byłoby strzelenie sobie w stopę, to delikatnie mówiąc. Nie ma żadnej sugestii, natomiast jest pytanie, no czy nie była koncepcja, że nie było koncepcji, żeby w jakiś sposób Pawłowi Stępniowi no jednak wynagrodzić te przygotowania, że pojechał do Anglii. Jeszcze,
Nie. Nie słyszałem o tym i... Czyli brutalny, twardy biznes, nie ma walki, dobranoc. Była. Słyszałem o tym, absolutnie. Była. Nie słyszałem o tym. Wiem, że jakiś Polak, nawet nie wiem kto, bo nawet dzisiaj na ten temat rozmawiałem chyba na przedbiegach walczy, tak? Nie, była nawet rozmowa, był matchmaker, przysłał nawet w pewnym momencie nazwisko, strona Polska zgodziła się od razu na tą walkę. Człowiek 7-1, który miał, ale w pewnym momencie wycofali się, bo to jest chłopak z Liverpoolu i w sytuacji takiej prawdopodobnie uznali, że Paweł byłby dla niego zbyt mocny. On jest po porażce, jak to ten, o którym myślę. Tak. No i czy w tej chwili... Można powiedzieć, że to jak zawsze w takich sytuacjach przygotowania, które były jednak solidne, jeśli chodzi o Pawła, i kosztowne, no bo to przecież pamiętajmy o tym tutaj dwa tygodnie. Będzie jakaś rekompensata? Moim zdaniem za nie. Za przygotowanie? Nie. Nie. Być może zaważy to na dobrych relacjach i ktoś sobie kiedyś przypomni, no właśnie, że była taka sytuacja, ale wątpię. Przemek, a czy ty w ogóle dopuszczasz taką sytuację, że no, nie byłby zdenerwowany Eddie Hearn, gdyby rzeczywiście doszło do tej współpracy ze Skyem i na przykład Babić, którego promowało DAZN, zaboksowałby na antenie Skyu? Z Różańskim? Znaczy, tutaj te role są bardzo, bardzo podzielone. Mhm. Mi się wydaje, że zbyt często DAZN jest utożsamiany z matchroom boxing na zasadzie, że to jest, że tak powiem, jedna całość. To nie jest jedna całość. Jest kontrakt pomiędzy DAZN i matchroom boxing i DAZN. Jeśli te gale są robione przez Eddie Hearna, on przesyła tylko te informacje, gdzie te gale są. Staramy się zrobić jak największą galę i z tego jest rozliczany. To nie jest tak, że ktokolwiek z DAZN kontroluje Eddie Hearna i mówi, masz wziąć tego zawodnika, a nie masz tego. Te czasy to były w latach 90. i robiło to HBO. Te czasy minęły. Nie wiem, czy powinny wrócić. To jest zupełnie inna rozmowa na zupełnie inną, na zupełnie inny program albo na szerszy program. Natomiast to nie jest tak, że tu jest jakaś kontrola ze strony DAZN gal, które składa Eddie Hearn. Zupełnie tak nie jest. To jest jego odpowiedzialność w 100%. Tu traktowani są ludzie bardzo poważni. Natomiast druga strona medalu jest taka, że... No wiesz, ściągnąłeś Molinę, zrobiłeś walkę z Babiciem, wypromowałeś zawodnika i za chwilę walka o Mistrzostwo Świata ma być w innej stacji. No zgadza się, ale tak czy inaczej wiadomo było, że kiedy ta walka została wygrana przez Knockout Promotions, to Knockout Promotions będzie wybierał stację telewizyjną, która tą walkę będzie pokazywała. Tutaj nie było żadnych small print w kontrakcie. Sprawa jest jasna zawsze w takich sytuacjach. Wiadomo było, że to trafi do TVP Sport. To nie było żadnej wątpliwości. W tym momencie zainteresowanie odbiorcy pod nazwą, raczej producenta kontentu, czyli producenta tego, co widzimy w telewizji, czyli DAZN, spadło na pytanie. Pytanie było podstawowe. Ilu ludzi będzie chciało zobaczyć tą walkę na przykład w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, czy tych kilkudziesięciu krajach, gdzie DAZN jest? To jest to pytanie. Ilu ludzi będzie chciało zobaczyć tą walkę, że warto, żebyśmy ją kupili? Natomiast skoro panowie mówicie, bo tak to zrozumiałem, że ta sprawa już jest przesądzona, no to bardzo fajnie, znaczy inaczej. To na przykład nie jestem przekonany, czy DAZN o tym wie, że ta sprawa już jest przesądzona. Natomiast z tego, co mówicie, wygląda znaczy, na to, nie, że no to nie jest przesądzona. Tak. Janusz mówi, że były rozmowy i gdzieś na razie to utknęło, tak? Mówimy o Skyu. Okay. A nie, to tego nie wiem. Tego nie. Może być to też podbijanie pałeczki, tak samo jak z tym Allegiant Stadium, gdzie zupełnie przeskakuje w tej chwili, ale przykład pasuje, gdzie Steven Espinoza powiedział, robimy na Allegiant Stadium, po czym T-Mobile powiedziało, ile więcej milionów chcecie. A mówię oczywiście o walce Garcia kontra Davis. To są te rzeczy się odbywają również za pośrednictwem, czasami oczywiście tylko i wyłącznie poprzez jakieś e-maile i ważni ludzie rozmawiają sobą przez telefon, ale też można podbić pałeczkę w media społecznościowe. No, pamiętajmy, że rozmowy teraz na pewno trwają. Jestem o tym głęboko przekonany i nagle może się okazać, że wszystko idzie właśnie w kierunku tego, co mówił Andrzej podczas tego programu, Andrzej Wasilewski, prawda, że tutaj taki wariant jakiś jeszcze bardziej optymistyczny jest możliwy, no ale mówię, no, na razie właśnie. To jest cicho. Ale jednego dnia może być Cieślaka na karcie, później nawet może być Cieślak z Breżonem i Kanał Plus we Francji bierze taką transmisję. Przecież to są do końca bardzo trudne rozmowy i to często trójstronne i na wielu
kierunkach, także. A tu jeszcze w kwestii tej brytyjskiej, bo zastanawialiśmy się, nie pamiętam, 2 tygodnie temu chyba, czy Eddie Hearn się pojawi, no ale tu trzeba sobie wziąć pod uwagę, że jak znamy datę, no to ta data 22, ona jest... Kordina. Dokładnie, walczy wtedy Kordina z Rahimowem i dlatego jestem w stanie sobie wyobrazić, że brytyjska telewizja może być zainteresowana tym, żeby mieć konkurencyjny produkt, tym bardziej, że tutaj main event broni się sam, kibice na Wyspach Babicia znają, więc jestem w stanie uwierzyć, że ktoś mógł na to spojrzeć z tej strony. I mogą negocjować po prostu jeszcze jedną walkę, żeby tam gdzieś w górnej części karty, żeby po prostu mieć sens to pokazywać. No to czekamy na jakieś te rozsądne już i ostateczne informacje. No być może zobaczyłem Pawła Stępnia na tej gali. No będzie jakaś tutaj próba dania mu szansy, no bo jednak szkoda chłopaka. Przygotowywał się przez kilka tygodni, stoczył fajne sparingi. I tak byłoby mi go po ludzku szkoda. No mi jest go bardzo po ludzku szkoda, tym bardziej, że długo czekaliśmy na taką walkę. Jak już miało do niej dojść, no to wydarzyło się coś takiego. I też nie wiem, jak na to patrzeć, bo z drugiej strony ja też jestem daleki od teorii spiskowych. Nie zakładam tutaj jakiejkolwiek złej woli. Natomiast wydaje mi się, że być może była jakaś presja na Eddiego Hearna, bo spójrzmy na to szerzej. To ta ramówka ogłoszona, to było dosłownie, nie pamiętam, 8 main eventów chyba. Nie było ich dużo, natomiast no, wypadł najciekawszy, czyli Taylor Serrano. Okazało się, że walka ogłoszona była tylko data, nie było miejsca. No już wiem, że się nie odbędzie 20 maja. Teraz wypada Callum Smith i to też była taka walka, która, umówmy się, z perspektywy Calluma Smitha, no co ona mu dawała? Czy ona była do czegokolwiek potrzebna? Czy z jego punktu widzenia Paweł Stępień jest przetarciem przed Beterbiewem? Na podtrzymanie aktywności. No taka właśnie na podtrzymanie aktywności, żeby zapełnić halę w Liverpoolu. Natomiast no, jestem sobie w stanie wyobrazić, że potrzebował datę. Eddie Hearn przedstawił daty, no tylko się wiele rzeczy nie poskładało po drodze. Trzeba uczciwie też powiedzieć, że raczej sądziliśmy, że to będzie kontuzja Pawła Stępnia, a nie Calluma Smitha, więc tutaj nasz wspólny błąd, bo raczej szliśmy myślami w tą stronę, a tutaj Paweł Stępień chciał tej walki, sparował, przygotowywał się i wycofał się Callum Smith. Nie ma Serrano, być może będzie Chantal Cameron, bo jest dyskusja na temat tej walki, dwie niepokonane zawodniczka, więc Katie Taylor i właśnie Chantal Cameron. Tymczasem już w najbliższy piątek w Dzierżoniowie gala z walką wieczoru Roberta Parzęczewskiego. Zobaczmy może, jak wygląda karta tego eventu. Kilka, myślę, że na polskie warunki bardzo ciekawych walk. Niedawny rywal w main evencie Balskiego, a więc Pleśnik, będzie się mierzył z Michałem Soczyńskim. Walka w kategorii półśredniej pomiędzy Leśniakiem a Jasiewiczem. Mamy też Nowickiego, no, który, trzeba powiedzieć, pospowiadał się polskim dziennikarzom, opowiedział o alkoholizmie, depresji, narkotykach, a teraz wraca, no myślę, że dosyć trudną walką dla siebie, po porażkach z niepokonanym Harczukiem. Do tego też Oskar Wierzejski, natomiast wydarzenie główne Robert Parzęczewski kontra Nuhi Lawal. Tak wygląda to wydarzenie wieczoru. Ja dzisiaj chciałem też tutaj dopełnić kawałek karty na Zgorzelec. Zdecydowałem się na cztery walki na karcie telewizyjnej, ale takie większe, dłuższe. To znaczy, żeby była minimum ósemka Sebastiana Ślusarczyka. Dzisiaj chciałem przedstawić, że wraca Kamil Łaszczyk. Po konsultacji z Kamilem decydujemy się na walkę, tym razem w kategorii super piórkowej, no ponieważ troszkę wolniej niż się Kamil spodziewał, idzie to zbijanie wagi po 30 roku życia, więc zmierzy się Kasper z rywalem z Gany, który 2 razy przegrał między innymi z zawodnikiem bardzo wysoko notowanym z Irlandii. Tak, z John O'Carrollem, to jest jedyna jego porażka przed czasem i to też była porażka na stojąco. No, wprawdzie był mocno obtłukiwany, ale wciąż nie padł, więc na pewno możemy coś o nim powiedzieć, bo wiemy, że często są zawodnicy z Afryki, których nie mamy punktu odniesienia, bo z nikim nie rywalizowali na wyższym poziomie, więc tutaj ta wiedza jest i myślę, że to jakaś forma testu po tym, co się działo wokół Kamila Łaszczyka będzie. No, pamiętam, jak przyjechał Galiatano, który też się wydawał takim człowiekiem, o którym nic nie wiedzieliśmy i była bardzo trudna walka. Tak, myślę, że ta nie będzie aż tak trudna, bo to jest jednak stylowo trochę inny przeciwnik. Kamil za każdym razem, jak rozmawiamy, to mówi, nie ma problemu z żadnym przeciwnikiem, tylko jeśli można, to proszę nie Mańkuta. No widać ewidentnie, że po prostu, nie wiem, czy z racji braku sparring partnerów, czy... No są tacy zawodnicy, którzy nie przepadają za sparring partnerami. Tak miał na przykład Tomek przez całą swoją karierę, tak też chyba czuje Kamil, że zdecydowanie mu nawet woli zaboksować z zawodnikiem trochę mocniejszym praworęcznym niż trochę słabszym leworęcznym. No bo trzeba mieć jakieś specyficzne atuty na takiego zawodnika. Często, jeśli jest wyższy, ciężko skrócić dystans, ciężko wyczuć jab, czyli to cios przednią prawą ręką.
Także są pewne elementy w boksie z Mańkutem, które nie wszystkim zawodnikom pasują, ale tu jest niebezpieczna sytuacja dla Kamila, bo to jest zawsze trudne do przewidzenia, jak zachować się będzie zawodnik zrzucając tyle kilogramów. To jest właśnie. To już nie będziemy tutaj dawać przykładów najwyższego szczebla, bo to nie ma większego sensu, ale tutaj jest duże zbijanie wagi, także to jest... No wiesz, on waży, różnie z tym bywa. On waży, musi zbijać około 10 kg. Pierwotnie mu się wydawało, że zaboksuje w piórkowej plus jeden, natomiast no jest dzisiaj do walki ponad 5 tygodni czy 6 i zawodnik już ma świadomość, że ta super piórkowa to i tak jest duży wysiłek, żeby w tym procesie treningowym to zbić. Do tego nie będzie w narożniku prawdopodobnie Piotra Wilczewskiego. Jeśli się zmaterializuje ta walka Mariusza Wacha w końcówce kwietnia z Wawrzykiem, no myślę, że też po to Wach poleciał na te przygotowania, to pewnie Piotrek nie wróci. Zostanie w Ameryce po walce Knyby i Kamil przystąpi do tej walki ze swoimi trenerami z Wrocławia. No to zobaczmy, może ta karta telewizyjna, bo zdecydowałem się tym razem na taki model, powiedziałbym, walk dłuższych, to znaczy Ślusarczyk Valentin, to ogłaszaliśmy przed tygodniem, Łaszczyk z zawodnikiem z Gany, Gibadło Welter, no i pozostał tylko jeszcze Łukasz Wierzbicki. Myślę, że za tydzień tutaj odsłonimy ostatnią kartę i będziemy mieć już Zgorzelec w komplecie, no to będzie taka przystawka przed tym, co tydzień później w Rzeszowie w rywalizacji. Ale wiesz, blisko Mistrzostwo Polski, bo już jest tak... No może tam zabrakło międzynarodowego. Właśnie tak. Bo to ciężko jednak by było chyba znaleźć. No, grafik was wypuścił, ale wszystko łapiecie. Łykacie jak młode. Czemu mówisz w liczbie nogi? No... Marcie, nie, spokojnie, przyjęte na łokieć. Lekki odprysk tylko z łokcia. Słuchajcie, no to przejdźmy jeszcze może przez rzeczy takie, które się wydarzyły szybciutko. Gassiev w końcu wraca. Natomiast no, rywal bardziej myślę, że na pożegnalną walkę Adamka niż na dzisiaj na Gassijewa. Dziwny rywal, bo to właściwie też człowiek trochę znikąd, 39-latek z doświadczeniem w futbolu amerykańskim. Tam jakaś jedyna wartościowa pozycja w rekordzie, no to syn Tomiego Morrisona, więc też umówmy się, że ona była do końca wartościowa. Natomiast najdziwniejsze było to, że sam chciał takiej walki, że to wziął, że poleciał na walkę z Gassijewem. No a Gassijew wiem, że jest slow starterem i tutaj pewnie też byłby slow starterem, tylko co z tego jak trafił. Był bardzo slow starterem. Tak. Praktycznie bez ciosu. Tak, w drugiej rundzie trafił raz i było po walce, już miał balogun dosyć i szkoda, bo tak sobie pomyślałem, jeszcze walczył Agit Kabajel w ten weekend, że walka Gassijewa z Kabajelem, to byłby fajny pojedynek, który mógłby wyłonić rzeczywiście kogoś do top 15. A Kabajel problemy, deski, ale ostatecznie trzecia runda wygrywa przed czasem ze Smakicim. I to jest mistrzem Europy. Po fajnej walce, bo Smakic powiedział sobie, albo uda mi się go znokautować, albo odpłynę i odpłynął, ale było blisko. No to zabrakło trochę siły ciosu, bo poza tym wszystko było i częstotliwość, i celność. A co do Gassijewa, wydaje mi, miałem taką nadzieję trochę, że będzie takim Michaelem Moorerem kategorii ciężkiej, bo trochę z kośćca mi go przypomina, taki krępy, niski, z niższej kategorii wagowej, ale bardzo mocno bijący. No nie wiem, czy radziłby sobie w obronie tak jak Moorer i taki odporny, czy by był, natomiast no czekam na jego jakieś pojedynki, gdzie ktoś go sprawdzi w tej obronie. Słuchajcie. No 192 ma, także to nie jest taki mały. Czy można ale się włączyć? Tak, proszę, Przemeczku, słuchamy cię. Co do rywala Murata, tam ja jestem z Muratem, to była ciekawostka, bo on wystąpił na ważeniu w koszulce z flagą Rosji i flagą Osetii, skąd pochodzi, ale widziałem też zdjęcia, gdzie bardzo ładnie to zostało Photoshopem wycięte, jedno i drugie. To zupełnie na marginesie, bo ja bardzo lubię Gassijewa i zawsze go robiłem. Miałem okazję go poznać wielokrotnie, jak trenował wtedy, kiedy trenował Triple G, ten sam trener Abel Sanchez. Natomiast dlaczego pojechał Balogun? Ponieważ bardzo, bardzo w niego wierzył Ludi Bella, który domyślam się, że jest jego menadżerem, bo Ludi Bella raczej nic specjalnie za darmo nie robi albo bez powodu. A miał bardzo mocne wpisy, można zobaczyć na Twitterze, o ile nie zmazał, że absolutnie, żeby nie lekceważyć tego Balogona, bo to jest prawdziwy pięściarz i on dopiero pokaże, jak się, nie powiedział, że wygra z Gassijewem, natomiast miał bardzo duże nadzieje, że jakoś ta walka będzie wyglądała, natomiast nie wyglądała w ogóle. Taka jest rzeczywistość.
sobie wziął jego do słowa do serca Gassiev, bo go nie lekceważył. To prawda. Słuchajcie, tak dzisiaj kilka razy wracam do tej wyprawy Wilczewskiego za ocean. Nie dlatego, że jestem specjalnie podniecony treningami w Nowym Jorku, bo już mnie mało rzeczy podnieca w tym wieku. Natomiast bardziej mi chodzi też jakby o zbitkę terminów, no bo jest, skoro Opetaja zapowiedział też jakby powrót do ringu i obowiązkową obronę z Masternakiem, kwiecień, maj. Tak się zastanawiam, no w jaki sposób tutaj by wyglądały te treningi, czy po prostu Opetaja gada, żeby gadać. Nie, gada, żeby gadać, no bo kwiecień to jest przecież to jest raczej niemożliwe. No. Poza tym tam jest jeszcze kwestia taka, o której też nie widziałem, żeby ktoś w Polsce pisał, ale on ma konflikt z promotorem podobno, z menadżerem Deanem Lonerganem. Nie wiem, czym to się tam skończyło ostatecznie, ale jest jakaś sprawa, że zdaje się, że australijska telewizja, że nie jest tak bez partnera telewizyjnego w tym momencie Opetaja. Więc to jest dosyć poważny problem, jak myślimy o tym, żeby tam robić walkę, także zobaczymy, jak to się skończy, ale ja bym się nie przywiązywał absolutnie do tego, co Opetaja mówi w tej chwili, bo to, jak wiemy, nie ma specjalnie żadnego znaczenia, ale musimy zakładać, że następną walkę stoczy z Mateuszem Masternakiem, jeśli tutaj nic się nie pojawi nieprzewidzianego. Kto wie, może jesienią. Czyli tak, jak planowano pierwotnie. No tak, no Opetaja, wiesz, myślę, że tak poczytał trochę, posłuchał, jak tam straszą ci Anglicy z boksera, że oni tutaj za chwilę będą walczyć o interim i wydał komunikat, że w sumie to w kwietniu albo w maju będzie gotowe, ale też wydaje mi się, że jak jesteśmy w takim timingu 6 marca, to w jaki sposób miałaby ta walka Mistrzostwa Świata odbyć się w kwietniu? No chyba, że Chicago ma inne wiadomości. Nie, no moim zdaniem mi się wydaje, że tutaj Jaya Pytaja to pomylił terminy rozpoczęcia negocjacji z terminem wyjścia na ring. Tak, jak to przeczytałem pierwszy raz, to pierwsza myśl, która przyszła do głowy, to była dokładnie taka, że kwiecień, maj to oczywiście niemożliwe. Może on myśli rozpoczęcie negocjacji, żeby nawiasem mówiąc pasowało z tym, co z tymi rozporządzeniami, które ostatnio dostał, a właściwie z tym przedłużeniem możliwości obrony tego tytułu. Także może po prostu nie do końca zrozumiał, co wokół niego mówiono i podał, że wychodzi na ring, a nie dodał, że a może właściwie teraz się rozpoczęcie negocjacji, ta druga opcja to dla mnie zdecydowanie bardziej możliwa. Przemek, kupujesz temat Conor Ben Manny Pacquiao? Nie, kompletnie nie kupuję, dlatego że byłem w Las Vegas na walce z Ugasem, który Ugas jest oczywiście solidnym pięściarzem, mówię o walce Pacquiao kontra Ugas, natomiast ja nie wierzę w te powroty, te 44 lata, a tak zupełnie na marginesie, jeśli można, no, na żywo to wszystko można, szczególnie, że to jest kanał sportowy. Słuchaj, Maciek, 40 lat, najlepszego dla ciebie, 42, skończył tego samego dnia chyba, albo dzień później Chris Areola. Podjąłbyś się? Chris Areola? Areola kontra Mistrz. Znaczy w szachy, nie, szachy. Nie ta waga, ale... nie ta waga. Przemek, no nie, no. Na co ty chcesz mnie wypuścić? Chłop potrafi przyjąć... Maciek, ale on jest rozbity, przyjął dużo. Nie, on właśnie problem w tym, że nie jest rozbity. Słuchaj, ja widziałem Maćka w garderobie, jak się przebierał. Zadaje więcej ciosów niż Areola w ciągu 3 minut. To wycofuję tą propozycję dla Chrisa. A pojedynku w Ontario nie będzie. Dobra, wasza optyka na ewentualne starcie Conora Bena z Mannym Pacquiao? Mydlenie oczu, próba sprzedażowa, czy... Ja jestem w stanie w to uwierzyć, jeśli mówimy o zainteresowaniu ze strony szejków, jeśli ktoś miałby na to wyłożyć pieniądze, no to wyłoży, tak mi się wydaje, na takie nazwisko typu Manny Pacquiao, plus Eddie Hearn też takie walki... To my możemy z Darkiem Kubickim McDonalda ukrywać. To inna sprawa. Panowie, co z jajkami? Co z jajkami? No właśnie, jajka sprawiają, że ta walka ma sens, bo Ben nie zabawił. Są jaja, ta walka, panie Januszu. Że Ben nie zaboksuje w Anglii w najbliższej przyszłości, nie chce się oczyścić, jest jakaś taka forma damage control, której ja nie kupuję, występu Piersa Morgana, żalenie się na cały świat, a generalnie jest jedno ciało, przed którym się musi, powinien się oczyścić, jeśli chce boksować w Wielkiej Brytanii, i tego nie zamierza robić, no więc to sprawia, że jestem w stanie w taki pojedynek uwierzyć. Niestety wiemy, jak to bywa z tym kończeniem kariery, i też nie chciałbym tego widzieć, ale wróci chyba. Piers Morgan nawet nie uwiarygodnił Cristiano Ronaldo, który niego w wywiadzie powiedział, że nie będzie grał za petrodolary. Ani w Arabii, ani... No więc to ani pewnie skończy podobnie. A wiemy, gdzie jest i ile zarabia. Tak. Pan Janusz, dwa słowa? Na temat? No indyk kontra jajko. To powiedziałem, no, że wiesz... Jak są, to niech walczą, co mi to przeszkadza. Okej, rozumiem, panie. Nie przeszkadza, ale właściwie ta walka...
To w wieku 40... Słuchaj, w Polsce też były walki. No, walczył Saleta z Gołotą, mieli po 45 lat i było 10 tysięcy czy 12 tysięcy. Przemek to teraz losuje gości, prawda? Do badań antydopingowych. Ale w wieku Manego Pacquiao towar się przyda, więc może przyzwolić Benowi, żeby te jajka jadł dalej i sam się czymś tam doprawi. Słuchajcie, rozrobimy za tydzień więcej na temat ewentualnego starcia Spence'a, prawda? Bo wracają gdzieś te rozmowy z Crawfordem. Na razie będzie Rocha, będzie Keith. No zaczniemy tutaj typować, w którym roku, czy jeszcze w tym wieku i tak dalej, czy do walki dojdzie, czy w ogóle dojdzie. No bo to, dobra. Już, to są tego typu dyskusje, które 2.30. Trwają, tak? 2.30. Przed 2.30. Ja tylko chciałem powiedzieć, że partnerem kanału sportowego jest XTB, Polska Platforma Inwestycyjna, sponsor tytularny GAL KSW, także partner ambasadorów Joanny Jędrzejczyk czy Conora McGregora. Zapraszamy też do sklepu naszego partnera X.com. Ruszyła przedsprzedaż, uwaga, Motorola z serii G. Dedykowaną oferta dla widzów kanału sportowego znajdziecie za chwilę w naszym opisie. Spójrzmy może na koniec na zapowiedź, bo mamy kilka tutaj zapowiedzi telewizyjnych i króciutko każdy po zdanku na temat tego, co go najbardziej interesuje. Jeśli mogę prosić, Dzierżoniów Boxing Night, Parzęczewski, Lawal, sobota gala w Liverpoolu, Cali Pacheco, następnie Ontario. No i wreszcie gala w Sydney, Chu Harrison na antenie TVP Sport. Zaczynam od profesora Pindery, no bo starszy sobie może wybrać. Rok starszy od Maćka. No powiem tak, ja z przyjemnością obejrzę sobie ten pojedynek w Sydney. Po pierwsze, Sydney miłe miasto, ale oczywiście nie będę miasta oglądał, tylko walkę Czeka, którego kiedyś miałem okazję poznać, trochę z nim porozmawiać i fascynować się jego cudownym boksem. Czyli Kosti Chu, mówię o teamie Chu. No zobaczymy, jak on z Harrisonem wypadnie, bo miał walczyć, ta poprzeczka byłaby zawieszona bardzo wysoko, gdyby spotkał się z Charlo, prawda? Tak. Ale to jest taka walka, gdzie jestem sobie w stanie każdy scenariusz wyobrazić. Jeśli Harrison, który wiem, że zaczął trenować też innych zawodników, inne zawodniczki, jeśli rzeczywiście przygotuje się na 100%, a jest już od jakiegoś czasu w Australii, no to jestem sobie w stanie wyobrazić, że będzie miał z nim spore problemy w tym pojedynku. Natomiast myślę, że mimo wszystko to jest przeszkoda, z którą powinien sobie poradzić, ale to jest zdecydowanie najlepsza walka weekendu. Jeszcze bym wyróżnił tak dodatkowo spoza tej rozpiski, bo nie ma na razie potwierdzonej transmisji w Polsce, jest jeszcze ciekawe starcie Joka kontra Takam. Obaj są po strasznych laniach. Joka z rąk Bakole, Takam z rąk Mahmudowa, ale wydaje się, że tutaj to też jest ryzykowna walka dla Joki. Heavyweight division, baby. Tak. Bardzo ryzykowne. Ja myślę, że Joka będzie mniej pasował Takamowi niż ostatnich dwóch rywali, bo ci byli wolni, nieruchawi, natomiast, bo mówię nawet o Joyce, bo łatwiej Joyce jest trafić zdecydowanie niż Jokę, natomiast tu jeśli Takam trafi, a są słuchy, że bił na jednym z najmocniej bijących zawodników kategorii ciężkiej, no to Joka powinien mieć duży problem z tym, bo widać, że on jest trochę do tego boksu zawodowego na długich dystansach zbyt delikatny. Co do Harrison Chu, to jestem sobie w stanie wyobrazić, że Harrison przez cały okres pojedynku będzie kontrolował tą walkę lewym prostym, będzie kontrolował sobie Chu, Chu będzie dla niego przewidywalny, ale Harrison ma coś w swoim boksie na najwyższym poziomie takiego, że on w pewnych momentach pęka, albo zsiada mu koncentracja, albo to jest zmęczenie zbyt duże, gdzieś tam zniechęcenie i on wtedy jest nokautowany, bądź walka jest przerywana. I tu taki scenariusz jest bardzo, bardzo prawdopodobny, że Chu w końcowych rundach gdzieś tam go zastępuje. No i oczywiście polska gala, bo zawsze jeśli te zestawienia są w miarę równe, no to chcę polski pojedynki obejrzeć, szczególnie, że będziemy to robić z podrinku. 30 sekund na autoreklamę. Przy czym pracujecie? Przy Dzierżoniów i Sydney? Dzierżoniów. Nie. Sydney nie. Już. Sydney nie. Nie było takich propozycji. A ty, Kasper, nie? Ja urlop od środy zaczynam. Urlop. Życzę panom udanej pracy. Teraz, w tym tygodniu. Tak, od środy. Czyli zagadka dotycząca Sydney. Także na koniec pytanie. Ma robić. Tak, Janek z Piotrkiem. Tak. Pytanie do Przemka na koniec. Czy którąś galę opuści? Czy do spodu? Od Dzierżoniowa po Sydney? Znaczy od Dzierżoniowa po Sydney, natomiast nie całe gale, bo ja staram się oglądać na pewno main events,
zakładam, że po to są main eventy, warto je zobaczyć, czyli zacznę od Araba Parzęczewskiego, nie wiem, Mr. K.O., Arab, jak to teraz funkcjonuje, czy po prostu Robert Parzęczewski, może zostaniemy przy Robercie Parzęczewskim, na pewno. Chcę zobaczyć Paciaka na wyjeździe, bo lubię tego pięściarza, to jest gala DAZN. Natomiast powiem tak, jeśli chodzi o tą walkę z, po pierwsze, walka Joki z Takamem, wiem, że panowie uważacie, że to jest okej. Okay. Dla mnie niespecjalnie. Dla mnie Joka, jak chciałby być gościem, to trzeba było walczyć z Bacole Revanche. A nie wziąć sobie Takama, który najlepsze lata ma ze sobą już jakiś czas temu. Natomiast walka Williams, przepraszam, Harrison kontra Chu. Interesująca, bo 2-1 bukmacherzy uważają, że underdogiem jest Harrison. Natomiast moje pytanie jest, bo jeśli zacznie tak walkę Chu, jak zaczął z Gauszą, to on trzeciej rundy nie zobaczy. Gausza to nawet nie jest ta sama półka co Harrison, szczególnie w początkowych rundach. Także cała presja na nim. Harrison presji on chyba specjalnie nie zna. Rewelacyjna walka. Dla mnie rewelacyjna walka i podziwiam Tima Chu i jego team, który jest tak pewny zwycięstwa swojego zawodnika z rywalem, który on widział przed sobą znacznie lepszych, przynajmniej na papierze, niż Tim Chu. Będę oglądał. Słuchajcie, to życzę wielkich emocji wszystkim panom, państwu podczas najbliższego weekendu, żeby gdzieś te emocje furwały nad ringiem, tak jak furwały nad klatką podczas ostatniej gali UFC, bo to był jakiś kosmos. John Jones, zwycięstwo Mateusza Gamrota, porażka Szewczenko, także naprawdę to się wszystko... No ale Jones to błyskawicznie załatwił sprawę. No tak, no ale wiesz, no facet nie walczący tyle czasu, z drugiej strony Gane, który naprawdę fajnie wyglądał z Nganu, a tutaj jednak John Jones wpisał się fantastycznie. Zapraszam oczywiście wszystkich sympatyków sportów walki na Octagon Live. Maciej Turski tam szykuje niespodzianki już na czwartek, a dzisiaj serdecznie dziękuję. Prosto z Chicago Przemek Garczarczyk. Dziękuję bardzo. I prosto z Warszawy, można powiedzieć, jak mawiał Deontay Wilder, bomb skład. Janusz Pindera, profesor, Kacper Bartosiak, uczeń i Polish Canelo, 40-letni Maciej Miszkiń, ale będzie ta grafika zaraz fruwać po social mediach, czuję. Dziękuję, dobrego wieczoru państwu życzymy.